Siema, witam Was bardzo serdecznie w nowej formie, której jak dotąd jeszcze nie było na tym kanale. No jest to powiedzmy vlog. Jest to podyktowane głównie tym, że mamy kwarantannę tak naprawdę i troszkę wychodzenie, jeżdżenie, cokolwiek jest niewykonalne. Aczkolwiek jest też podyktowane tym, że jestem trochę nieporadny w pewnych sferach i mimo, że podcasty są gdzieś zrobione, są nagrane, to ja cały czas gdzieś tam coś zapominam, co jest moją winą, tak? To, że ich nie ma na ten moment, to jest tylko i wyłącznie moja wina, bo ja albo komuś nie wyślę dźwięku, albo jak już wyślę, to go nie sprawdzę i potem się okaże, że on jest zepsuty. Będą na pewno, będzie z Dropmine, będzie z Feelings, to mogę Was zapewnić, one będą. Mam nadzieję, że niedługo po tym filmie i chyba tak będzie, bo już mam wszystko pomontowane, tylko kwestia dźwięku, którym oczywiście ja zawalam, bo zamiast go po prostu wysłać już dawno, to ciągle o tym zapominam, więc za to Was przepraszam. Ale w ramach tego dzisiaj spotykamy się na mojej kanapie, w moim pokoju, żeby sobie powiedzmy trochę pogadać o tym, skąd wzięła się moja historia sneakersowa, nie? Pierwszą parę, którą powiedzmy kupiłem w miarę świadomie, retro czwórki Dunk From Above, one mi się powinny pojawić, o, widzicie, to jest właśnie ten model. No generalnie jak się taka historia związana z tym butem i dlaczego on się w ogóle pojawił jako pierwszy, powiedzmy, w mojej świadomej kolekcji, to zacznijmy od tego, że tak, mamy rok 2016, moi rodzice mieszkają w Niemczech i byłem u nich na jakichś świętach albo coś. No i chodziłem sobie po centrum, to jest takie centrum handlowe w Oberhausen. I chodzę do Footlockera, już to gdzieś tam te buty, powiedzmy, jako taką mi się podobały. No i po prostu kupiłem je sobie. Znaczy, no historia jest trochę większa, szersza, związana z tym, skąd wziąłem na nie pieniądze, bo wtedy ich cena to było 189 euro, co nie jest mało, nadal dla mnie. Aczkolwiek wtedy to były największe pieniądze, jakie wydałem na buty, więc to też jakby pokazuje to, jak się zmieniło moje dotychczasowe życie. Historia jest trochę bardziej ciekawa. Na ten moment nie mogę Wam jej opowiedzieć tak naprawdę, bo kwestie rodzinne mnie trochę tutaj ograniczają. Jeżeli kiedyś uzyskam zgodę na to, żeby opowiedzieć tą historię jako taką, to ją na pewno Wam opowiem. Ale dobra, skoro przeszliśmy przez ten model, no to powiedzmy szukamy następnego. Generalnie jest tak, że jakby myślę, że 95% par, które mam gdzieś, czy tutaj, czy gdzieś w aucie, czy gdzieś u mojej dziewczyny, ja mogę Wam opowiedzieć historię zakupu każdej. Tak mi się wydaje, że na 95% tak, chyba, a może nawet 100%. Troszeczkę dzisiaj Wam opowiem na temat tych par, spróbujmy chronologicznie przez to przejść. Pewnie nie przez wszystko, ale no przez jakąś tam część. Drugą parą będą, wydaje mi się, że te midy. Wydaje mi się, że te midy właśnie będą tą drugą parą, którą kupiłem. Bo też pamiętam ten moment, byłem w technikum, jak sobie je kupiłem i bardzo się jarałem wtedy. Historia związana z tą parą akurat też jest bardzo ciekawa, bo skoro ona jest druga, to trzeba nakreślić, że do tej pory kupowałem buty tylko wtedy, kiedy poprzednia para się zepsuła. Jakby nie było troszeczkę innej możliwości na to, żebym kupił parę butów. A tu nagle retro czwórek, dokładam jedynki midy retro. No i trochę to się dziwne wydaje, ale moja mama wtedy powiedziała mi: przecież to nic złego mieć więcej niż jedną parę butów. Ja wtedy w mojej głowie się poradziło: no dobrze, okej, mamo, wierzę ci. No może troszeczkę poszedłem dalej niż moja mama myślała, że pójdę, bo teraz par mam chyba 25 albo troszkę więcej. Zawsze się gubię w liczeniu. Jakieś nie mają pudełka, tu coś, tu gdzieś one są, na przykład nie wiem, po prostu jedną parę mam w aucie na przykład, bo zazwyczaj mam jedną parę w aucie dodatkową. Nie wiem, jakaś inna para jest u dziewczyny, bo została, na przykład jakieś biegówki. Trochę tego mam, też dzięki temu moja dziewczyna trochę tego ma, bo gdzieś jakby to się przełożyło potem. No i teraz moja dziewczyna ma chyba 15 par butów, z czego jak się poznaliśmy, miała chyba 3. Troszkę ją zaraziłem, mogę powiedzieć. Ale dobra, myślę, że tak, że przeszliśmy przez drugą parę midów. Po tych Jordanach była jeszcze jedna para Jordanów, której już nie mam. Komuś ją oddałem kiedyś. To były SC3. Tutaj spróbuję Wam je pokazać. To SC3, to były flighty. Wtedy jeszcze nie byłem taki, może ortodoksyjnym sneakerheadem, to złe słowo, bo z sneakerheadem dalej nie miałem nic wspólnego. Czy teraz mam, to też nie wiem, ale powiedzmy wtedy miałem jeszcze mniej. No i te SC3 jako flighty bardzo mi się podobały. Ta bryła to taki, powiedzmy, ten może troszkę futurystycznie, niby to taka mocno koszykarska bryła, ale nie wiem, jakoś mi to się podobało. Zresztą nadal uważam, że to jedno z lepszych flightów, jakie widziałem. Pewnie ktoś się nie zgodzi ze mną, myślę, że to jest oczywiste, ale no ja tak uważam. I naprawdę mi się podobał ten but. Uważam, że był bardzo fajny. I ten oddałem go, bo powiem szczerze, raz na jakiś czas lubię oddać parę butów komuś. W sensie mam taką tendencję, że teraz ostatnio może już mniej, bo trzymam te pary. Aczkolwiek zdarzy mi się nadal gdzieś oddać komuś parę butów po prostu.
której jakby gdzieś z mojej kolekcji, która jest w dobrym stanie, oczywiście, wiadomo, nie oddaję nikomu grzybów, ale jak są w dobrym stanie, czasami mi się zdarzy tak, że ktoś sobie je weźmie po prostu. Teraz tak abstrahując i wracając do pewnej historii, to moje pierwsze Jordany też były jakieś flighty na bazie jedynek, totalnie nie wiedziałem, o co chodzi, na hype'ie leciałem, żeby ten hype wyłapać, że Jordany, no i tak było, no i wtedy kupiłem te flighty i to było coś, no dla mnie fajnego. Potem je oddałem, potem kupiłem retro czwórki, jedynki, C3, no i to głównie Jordany, tak? Potem konałem się do Air Maxów, bo też na początku byłem takim człowiekiem sceptycznie nastawionym do Air Maxów. Gdzieś tam troszkę ten hype, jaki był wokół nich, gdzieś tam 90 głównie były wtedy, powiedzmy, w obiegu. No to wtedy, powiedzmy, 90 i jedynki to były takie bardzo chodliwe buty. Oczywiście mówimy to o zwykłych ludziach, nie mówimy jeszcze o sneakerheadach, bo wtedy nie byłem w ogóle w tym gronie w żaden sposób, tylko bardziej o ziomkach, o ludziach, których znałem, no to oni gdzieś chodzili właśnie w tego typu obuwiu. Ale wracając, to bardzo, bardzo ciekawym elementem było to, że ja byłem długo nastawiony nie, sceptycznie, że te buty mi się nie podobają, że są tragiczne i w ogóle. Po czym przyszły okres letni, ja szukałem butów, no wiadomo, no nie pochodzić w retro czwórkę, ani w jedynkach midach wciąż w czasie lata, kiedy masz 30 parę stopni, bo trochę przypał. Miałem jakieś trampko podobne buty wtedy, ale jakoś przestawało mi się to podobać. Stwierdziłem, przekonałem się. No, pojechałem, kupiłem pierwsze Air Maxy jedynki. Kurde, kolorystyka biało-niebieskie, biało-błękitne chyba. Jak znajdę zdjęcie, też wam tu rzucę. Może tu bardziej, o, niż tu rzucę wam. Jak znajdę oczywiście, bo mogę nie znaleźć tego zdjęcia, bo to był jakiś GR, to była jakaś GR-owa GR-owy, no generalnie Reels był. Przypuszczam, że podobnych kolorystyk wyszło milion, szczególnie w tym okresie. Ale dobrze, no to wtedy wracamy. No i kupiłem je sobie i trochę się zakochałem w tym bucie. Gdzieś go tak troszkę wykatowałem do tego stopnia, że aż poduszka puściła. No niestety, tak było. Smutna żaba. Dalej je mam i jakby myślałem o zrobieniu sell swapu, ale jakoś tak nie do końca jestem przekonany, czy ja sobie z tym, czy poradzić sobie, pewnie bym poradził, ale trochę nie umiem znaleźć nikogo, kto ma akurat system z Air Maxów jedynek, czy jakichkolwiek Air Maxów. I może kiedyś się doczekają nowej młodości, aczkolwiek tego nie wiem i nie chcę obiecywać nikomu, ani sobie szczególnie. Także idąc dalej, następną parą, którą kupiłem, bodajże były NMD XR1 w kolorze oliwkowym. Mam je na regale tam i trochę mi się nie chce po nie wstawać, więc znowu, tak, rzucę wam nowe zdjęcie, może tym razem tutaj nad Jordany. Ale to już był bucik, który się w historii wpisuje w to, że ja już zacząłem czytać o butach na różnych miejscach, w różnych miejscach. Chyba już wtedy byłem na którejś z grup. A nie, ja wtedy czekałem na dodanie na High Society, czy jakkolwiek to się, nie przepraszam za mój język angielski, miałem wymowę, ale no jestem upośledzony w to. Ja sobie wtedy czytałem w internetach, na takiej stronie, co się teraz nazywa szczepanracki.pl, ale wtedy nazywa się kolekcjoner butów i Szczepan Szafoba, bo bez ciebie to ja bym chyba nic nie wiedział na temat obuwia. Tam się nauczyłem, myślę, że najwięcej o systemach, o historii, zacząłem rozumieć, czym jest retro, czym ono jest związane. Zacząłem rozumieć, że pewne buty wychodziły, że były limitowane. No i gdzieś zacząłem się uczyć tego, powiedzmy. W takim stopniu, takim bardzo chałupniczym, no bo jakby człowiek, który nie ma takiego rzeczywistego kontaktu z ludźmi, którzy siedzą w środowisku, bo jednak nie mogę z nikim porozmawiać, bo nie miałem takich znajomych, teraz trochę mam, ale też jakoś nie za wielu. Nie dlatego, że środowisko jest złe, tylko dlatego, że jestem po prostu mało społeczny. Ale gdzieś cały czas się uczyłem, no i potem dodali mnie na HS-a. Tam gdzieś zacząłem ogarniać słowniczek pojęć, żeby rozumieć, co tam się dzieje, co to jest WTB, co to jest WTB, Boże, WTB, WTS, nie? No i ja zacząłem to rozumieć, zacząłem ogarniać premiery, że się pojawiają, że to są premiery, że tam, że są kamperki, że są takie typu rzeczy. Zacząłem poznawać nowe marki, Diadora, ASICS, bo wtedy to było dla mnie totalnie nieistniejące. Zacząłem rozumieć, czym jest boost, wtedy jeszcze ultraboosty nie były za 300 zł, czy tam mniej nawet, co jakiś czas, tylko raczej to było za kupienie ich za 5 stówek już było stylem. Następna para, która się pojawiała w mojej kolekcji, to właśnie były ultraboosty. To już były 3.0, pojawiam się tu za moment. Widzicie? Co? No. No teraz to są straszne grzybki już, nie powiem, że nie. Gdzieś o tego boosta nie zadbałem za bardzo. No też pielęgnacyjnie średnio, jestem z pielęgnacji. Znaczy, teraz już nie, ale wtedy byłem naprawdę mocno słaby z pielęgnowania butów. No i te boosty trochę takie zgrzybiałe się zrobiły. Aczkolwiek bitersiki dalej są świetne, dalej są przyjemne i wygodne. Więc ja nie narzekam, tak prawdę mówiąc, na nie. Dużo w nich przelatałem, tak prawdę mówiąc. Chyba pierwsze wakacje, które je miałem, to przelatałem chyba całe w tym bucie. Ale tak, tam to się pojawił. Ultra Boost pierwszy. No i wtedy tak sobie powiedziałem, no to moja kolekcja jest już pełna. Zaraz potem zajarałem się, zobaczyłem te DASA
na jakimś teledysku w 9.5. Proszę Państwa, nie chcę kłamać, ale po prostu tak się zajarałem 9.5, że szukałem każdej możliwości, żeby je kupić. Tak mi się podobał ten but. I w pewnym momencie pojechałem sobie do outletu, do Sosnowca. Patrzę na półkę, widzę 9.5. Kolorystyka to jest, z tego co mi wiadomo, kolorystyka dla sieci sklepów JD, ekskluzywna. Mi się bardzo podoba ten but. Ja na pewno to robię przebitki na te wszystkie buty, o których ja tu mówię, żebyście widzieli, jakim są te stanie, bo niektóre są już troszeczkę, na przykład tutaj nitki gdzieś odchodzą. No czasem się zdarza taki okres, że się nie chce ich wyczyścić, więc kwarantanna wymaga, więc będzie wymagać. One też historycznie pokazują to, jak się zmieniało moje podejście do obuwia, na przykład jak wam pokażę z bliska te Jaycee, to poczujecie, jak bardzo nie potrafiłem dbać o buty. Te ultraboosty też to pokażą. Nie? Potem następne buty już trochę lepiej wyglądają zdecydowanie. Ja w butach chodzę przede wszystkim, więc zdarza się to, że, no, że się uwalą, nie? No, to jest normalne. Nie wszystko czyszczę tak na 100%, tak idealnie. Zresztą tak jestem. No. Wiadomo, mam pary, które są praktycznie nienaruszone albo są w stanie, tylko mam lekko brudną podeszwę. Ale niektóre pary nie są takie i pewnie nigdy nie będą. Nie wiem, jestem takim człowiekiem, który oczywiście dbam o te buty, żeby się nie niszczyły, żeby wszystko, ale też pamiętam, że to są ciągle tylko buty. Też trzeba o tym pamiętać, mi się wydaje. I wtedy właśnie udało mi się wyhaczyć te 9.5 za jeszcze cenę 360 zł, czyli powiedzmy połowę retailu wtedy, mniej więcej. No i retail nadal jest taki sam, albo chyba nawet nie, teraz chyba wyższy retail, chyba 749 teraz retail, to było 720, 719 chyba. Ale tu się mogę pomylić, więc nie chcę was okłamywać. Wydaje mi się, że tak jest, ale może tak nie być. Także wracając do całej tej historii, te 9.5 się pojawiły i powiem wam, że to jest mój dalej ulubiony bucik Air Maxowy. Co prawda wtedy się machnąłem i kupiłem je 44, czyli true to size. No trochę za wąski się okazały, musiałem wyjąć wkładkę, chodzę bez wkładki, ale dalej jest gitara siema. I to jest okres, w którym chyba się trochę zatrzymałem z obuwiem, tak naprawdę. No, tak mi się wydaje, że się zatrzymałem na jakiś czas. Potem pod koniec okresu, powiedzmy, technikum, kupiłem superstary, dałem je od mamy. Z nimi też się wiąże ciekawa historia, bo superstary, teraz ich już nie mam, bo je gdzieś tam puściłem dalej, bo ja w nich nie chodziłem, bo dla mnie są strasznie niewygodne, ale znaczy, ma je mój ziomek, więc jakby gdzieś to, powiedzmy, to co zostaje w rodzinie, co zostaje w rodzinie. Z tymi superstarami, ja ją wyświetlę tutaj. Taka historia, że moje pierwsze buty, jak byłem małym berbeciem, powiedzmy pierwsze, które już były wiązane itd., nie? No to właśnie były takie superstary w tym kolorze, tylko że one wtedy były z zamszu, te miałem ze skóry. Teraz uwaga dla ludzi o mocnych nerwach. Kiedyś wracaliśmy, tak mi mama opowiadała, więc tu nie pamiętam tego, wiadomo. Wracaliśmy z jakiegoś, nie wiem, chyba z obiadu czy cokolwiek, no wracaliśmy, jeszcze byłem berbeciem. I w aucie zwymiotowałem, no wtedy już mówiłem, więc nie było tak źle. Pierwsze to zapytałem mamy, czy moje buty są czyste. I do dzisiaj śmiejemy z mamą, że wtedy już przejawiłem pierwszą prawdziwą fascynację obuwiem. Trochę to zabawne, trochę nie. No, no nie wiem, czy to wszystkich to bawi, no mnie bawi bardzo. Było to ciekawe, no ale tak, no potem był super, te superstary. Po superstarach kupiłem ASICsy pierwsze. Jakiś GT Quick model się nazywa, on świecił w ciemności. Nie mam go teraz przy sobie w ogóle, bo mam go chyba u dziewczyny. Bardzo fajnie przekonałem się do ASICsów, ale długo nie kupiłem następnej pary, ale ja potem ogólnie miałem duży przestój w kupowaniu butów. Tak naprawdę chyba najdłuższy w moim życiu. No, bo potem dopiero, no po maturze dopiero kupiłem buty. No, tak było, tak, po maturze. Po maturze zaraz też zacząłem pracować w Distansie, w Katowicach, w Silesii. I tam gdzieś zdobywałem szlify, no byłem sprzedawcą, więc jakby no, dla mnie najważniejsze było to, że pracowałem wśród butów. No i zacząłem tam pracę. Czy ja kupiłem tam jakąś parę? Aha, nie. To przepraszam, źle chronologicznie to było. Czyli tak, najpierw napisałem maturę, potem poznałem się z moją obecną dziewczyną i potem miałem taki okres, że miałem trochę więcej pieniędzy, bo tak wyszło w moim życiu, że miałem trochę więcej hajsu. I wtedy właśnie kupiłem dwie pary, które odgrywają dla mnie ważną rolę. To pierwsze to jest Epic Reactive Linity, które wam się wyświetlą gdzieś. Nie wiem, gdzie to wstawię. No wtedy kupiłem je jako zwykłe buty, no z jednego użytku, teraz głównie użytkuję je jako biegówki w codziennym, powiedzmy, treningu. Może codziennym to przesada, ale no w treningu po prostu biegowym. No trochę biegam, zacząłem biegać trochę, więc korzystam z tego, że biegówki posiadam. A drugą parą, którą kupiłem, były te, no dość limitowane, może nie dość, ale limitowane Jordany Retro 3. Jordany Retro 3 z Justinem Timberlake'em. No tutaj widzicie, troszkę podeszwa jest mimo wszystko trochę brudna, no bo i tak troszkę w nich chodzę, ale dość rzadko. Mamy tutaj autograf, czy to właśnie na języku mam autograf. O, może inaczej zrobię tak. No. Retro trójki ze szkicu pierwszego Tinkera Hatfielda. Tutaj jeszcze mamy ze słuszem właśnie. Uwielbiam Jordany, uwielbiam Tinkera i po prostu jak zobaczyłem te buty, się zakochałem. To, że one są w kolaboracji z Justinem Timberlake'em, to jakby odgrywa dużo mniejszą rolę dla mnie niż
to, że to są po prostu retro trójki. I to są po prostu ładne bardzo. One to są najdroższe buty, jakie posiadam. A pominąłem jeszcze moje ulubione kapcie. 350 V2 Beluga 2.0. Uwielbiam te buty, są mega przyjemne, wygodne, ale już po 3 latach prawie jest to mój kapeć ulubiony i ja po prostu w nich chodzę. Są grzybki tak naprawdę, ale ja w nich dalej śmigam, po prostu uwielbiam tego buta. Za to jaki jest po prostu, nie? Ale wracając do Jordanów Red 3. To są najdroższe buty, jakie posiadam w kolekcji. One kosztują, ich retail to był chyba 1069 zł. Bardzo dziwne, no ale taki był. No i dla mnie mega jaranko, że je mam, że sobie mogę w nich czasem pośmigać. Bo bardzo je lubię, są po prostu dla mnie mega, mega przyjemne, mega wygodne. I o butach, które mam, chyba na ten moment tyle. Tam się, potem miałem epizod w Adidasie, w którym pracowałem, to tam też kupiłem troszkę par, ale głównie dla swojej dziewczyny, tak naprawdę sobie, to chyba z tego okresu kupiłem 4 pary. Czy to i tak nie mało, ale... O! Wracając, obawiam się, że ten film będzie strasznie długi. Mam nadzieję, że nie, no ale pewnie tak będzie. No cóż, no taki jestem, no lubię się rozgadać, więc lubię potem... Będę potem się musiał w tym mędzić i dłubać jak dzika świnka. To myślę, że teraz warto przejść do ludzi... A może nie, może właśnie na tym zaczniemy kończyć już ten film. I następny film wam nagram, opowiem o tym, że to są moi idole. Może idole to są słowa, jak są moje inspiracje, jakich ludzi podziwiam na scenie polskiej. Zagranicznej może mniej, bo jakoś się nie śledzę. O nie, zły Szymon z Likerhead. I zobaczymy, no jak będzie tutaj jakikolwiek odzew na tym filmie, to po prostu myślę, że zrobię następny, w którym opowiem troszkę więcej o tych rzeczach, powiedzmy. Jakimi ludźmi się inspiruję, kogo podziwiam, z kim chciałbym kiedyś mieć możliwość pogadać albo spotkać się tak na piwo, na kawę i pogadać o butach. Może jeszcze kiedyś nagram wam, jak to się pracowało, co ja sądzę o pracy w ogóle w branży sneakersowej w sieciówkach, nie? Bo mam jakieś tam minimalne doświadczenie trochę w dystansie, no nie było tak turbo długo też, ale też nie jakoś turbo krótko. No i też w Adidasie trochę pracowałem, też mam jakąś tam powiedzmy lekką wiedzę na ten temat. Nie mówię, nie chcę teraz zgrywać, że będę wiedział turbo dużo, no ale moje prywatne zdanie na ten temat i tyle. I to chyba na razie tyle z filmów, także ja bardzo dziękuję, że tu byliście ze mną, że słuchaliście tego, co tutaj mam wam do powiedzenia. Dużą nadzieję, że będzie nam tylko coraz lepiej, nie? Także siema!